Porada do Excela na dziś: uważaj na autouzupełnianie. A tutaj mam tabelę z sprzedawcami Markiem i Januszem i oni mają ilość podpisanych umów. To jest właśnie sformatowane jako tabela Excela. I ja chcę właśnie wprowadzić nowego sprzedawcę. Przyszedł, podpisał umowy. I tu widać, że są obliczone ilość umów podpisanych przez Janusza, przez Marka. No i teraz jeszcze chcę dołożyć pana Jana. I tu dla kontroli zostają wpisane wartości początkowe. No ja sobie zaczynam wpisywać. Mogę po prostu nawet skopiować całą datę. I piszę pan Jan spacja. On dostał 8 umów. Enter. I co się stało przy tak szybkim wpisywaniu? Zadziałało auto uzupełnianie i pan Jan po naciśnięciu tutaj tabu, po wpisaniu Jan tab, od razu został zamieniony na Janusz. Zadziałało auto uzupełnianie i w związku z tym pan Janusz ma teraz o 8 umów więcej, a pan Jan nie ma żadnej umowy. A ja chciałem tu dodać sprzedawcę pana Jana, czyli napisać Jan. No i widzisz, że tu jeszcze są zaznaczone 3 ostatnie litery od Janusza. I jak właśnie naciskałem wcześniej tab, to po prostu przeskoczył i automatycznie uzupełnił. A ja chcę wprowadzić Jana. I co tu teraz zrobić? Mogę nacisnąć albo delete, albo tak jakbym nacisnął backspace, też mogę usunąć właśnie to zaznaczenie. I wtedy mogę spokojnie sobie nacisnąć tab i proszę, wyniki są takie, jakie chciałem. Czyli został wprowadzony nowa sprzedawca Jan. Teraz jak już jest wprowadzony Jan, nie mam trudności i auto uzupełnianie mi nie działa, bo nie jest jeszcze pewien, czy chcę wpisać Janusza, czy Jana. Jak napiszę U, no to znowu zaczyna działać, no bo już wie, że najprawdopodobniej chcę wpisać Janusza. Ale uważaj na auto uzupełnianie, bo mogą właśnie się pojawić takie sytuacje. Zachęcam do subskrypcji kanału po więcej porad i informacji na temat Excela.